proszę Państwa, wysłuchaliśmy dramatycznych, co tu ukrywać, opowieści o losach polskich elit pod okupacją niemiecką, pod pierwszą okupacją sowiecką i pod drugą okupacją sowiecką. No i warto teraz nie tyle podsumować, bo ja się nie czuję na siłach dokonać tutaj żadnego podsumowania, tym bardziej, że historia przecież się nie kończy. Historia trwa. W związku z tym, jakie pociągnęło to za sobą skutki? Pan Leszek Żebrowski właśnie już powiedział, ale ja bym chciał dopowiedzieć to, że nie ma już jednolitego narodu polskiego. To pociągnęło za sobą skutek o charakterze prawdopodobnie trwałym, że nie ma już jednolitego narodu polskiego. Po 1944 roku historyczny naród polski, który nadal istnieje, został zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Polskojęzyczną, dlatego że innych języków ta wspólnota nie znała. Nawet czasami polskiego języka dobrze nie znała, więc mówiła tylko takim językiem, jakim potrafiła mówić. I proszę Państwa, te zależności, te skłonności reprodukują się w kolejnych pokoleniach, bo ci ludzie się nie rozpłynęli, oni się rozmnażają. Rozmnażają się, no są dwupłciowi, w związku z tym się rozmnażają. Czasami nawet potomstwo dochodzi do bardzo wysokiej pozycji społecznej i takiej prestiżowej. No, daleko nie szukając, była pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, mówię o pani Komorowskiej oczywiście. Proszę Państwa, można zatem pewne trochę upraszczając, ale tylko trochę, powiedzieć, że trzecie pokolenie, dzisiaj już trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem Armii Krajowej. To jest nasza współczesność. To jest nasza współczesność. Ta walka trwa. Wynik tej walki nie jest pewny. Między innymi dlatego, że polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza ma jeden cel. Cel polityczny. To można nazwać celem politycznym. Celem politycznym polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej jest pasożytowanie na historycznym narodzie polskim. I każdemu, kto jej to umożliwi, ona się będzie wysługiwała. I się wysługiwała. Wysługiwała się Związkowi Sowieckiemu do tego stopnia, że nawet raz wystąpiła zbrojnie przeciwko niepodległościowym aspiracjom historycznego narodu polskiego. Mam na myśli stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Musimy zdać sobie sprawę, co to znaczyło. Ponieważ ten historyczny naród polski w 80 roku, w czasie karnawału solidarnościowego, który tak częściowo żeśmy tam przetańcowali, ale zrobił jedną rzecz ten historyczny naród polski. Otóż zorganizował się. Mało tego, w ramach tego zorganizowania się przeprowadził, wyłonił reprezentację polityczną. I już wtedy nie można było czekać zbyt długo, żeby ta reprezentacja polityczna historycznego narodu polskiego się umocniła i okrzepła. Trzeba było natychmiast po raz drugi obciąć tę głowę, która wyrosła. Obciąć tę głowę. No i generał Jaruzelski to zrobił, przeprowadził, to Maladziec, prawda? I dlatego jest w środowisku polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej
uważany za człowieka świętego. Za człowieka świętego. Co mieliśmy, o czym mieliśmy okazję przekonać się podczas jego pogrzebu. Nawet wziął w nim udział w przebraniu biskupa kościoła rzymskokatolickiego, niejaki Szymon Niemiec, reprezentant sodomitów i gomorytów. Nawet tej reprezentacji nie zabrakło. Proszę Państwa, ale wspomniałem, że polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza, celem jej politycznym jest pasożytowanie na historycznym narodzie polskim. I w związku z tym wysługuje się każdemu, kto jej to obieca. No, Związek Sowiecki się rozpadł. W 1985 roku, w marcu 1985 roku, na spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Ronaldem Reaganem w Genewie uzgodniono, że porządek polityczny jałtański będzie zastąpiony nowym porządkiem wspólnie ustalonym przez obydwu przywódców. Po spotkaniu, kolejnym cyklicznym spotkaniu obydwu przywódców w Reykjaviku na Islandii, ustalono, że istotnym elementem nowego porządku politycznego, który zastąpić ma rozsypujący się porządek jałtański, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, co oczywiście otwierało przed narodami środkowej Europy perspektywę politycznego wyzwolenia. No ale jak można pozwolić, żeby się te wszystkie narody politycznie wyzwoliły? Co wtedy zrobią te wspólnoty rozbójnicze tam zainstalowane? No one musiały znaleźć sobie nowego protektora. Skoro już Sowieci się szykują do ewakuacji, to trzeba znaleźć sobie nowego protektora. No i znaleziono, bo to są ludzie może głupi, ale obdarzeni pewną formą inteligencji, którą nazywamy sprytem. Więc dla ludzi sprytnych nie było tajemnicą, że jak Sowieci się wycofają, to prędzej czy później nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy, to zawczasu trzeba się przewerbować na służbę, zaciągnąć się na służbę do przyszłego sojusznika, który właściwie nie był od tego, dlatego że po co tutaj wysilać się na jakieś stosunki partnerskie, kiedy można zostawić do czynności burgrabiowskich, do nadzorowania mniej wartościowego narodu tubylczego, tę polskojęzyczną wspólnotę rozbójniczą, która w podskokach podejmie nowe obowiązki. Tym razem już inaczej motywowane, tym razem nie motywowane służbą rewolucji socjalistycznej, tylko modernizacji i europeizacji naszego nieszczęśliwego kraju. I tak jak przedtem nas stresowali do ustroju socjalistycznego, to teraz próbują nas stresować do Europy i nowoczesności. Co jeden, to większy Europejczyk całą gębą, że tak powiem. Pan Tomasz Jastrun nawet kiedyś napisał taki esej, po czym prawicowca poznać. To po gębie frednej. No ale skoro prawicowca można rozpoznać po gębie, to pewnie lewicowca też, w drugą stronę też to działa. Prawda? A i co może być charakterystycznym rysem gęby lewicowca? No, to jest tajemnica to wielka. Być może, ponieważ zarówno prawicowcy, jak i lewicowcy zwłaszcza, mądrzy, roztropni i przyzwoici, muszą się jakoś rozpoznawać w tłumie, jeden przyzwoity, drugiego przyzwoitego. Nie wiadomo według czego, po czym się rozpoznają, więc być może po zapachu.
Do tego oczywiście trzeba mieć specjalnego nosa, no ale właśnie to może być ten szczegół charakterystyczny dla gęby. Prawda? Dla gęby. Proszę Państwa, ten nowy zaciąg polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej zbiegł się w czasie z pewnymi wydarzeniami na zewnątrz Polski. Mianowicie pragnieniem włączenia się do eksploatacji historycznego narodu polskiego jeszcze innych amatorów. I takim momentem charakterystycznym, decydującym było objęcie rządów w Niemczech przez polityka socjaldemokratycznego Gerharda Schrödera. Gerhard Schröder, kiedy został kanclerzem, w jednym z pierwszych swoich przemówień oświadczył, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To oznaczało, że Niemcy nie będą już przyjmowali żadnych suplik odszkodowawczych z tytułu II wojny światowej. Było to zgodne z niemiecką polityką historyczną, której celem, to jest bardzo delikatna operacja, której celem jest stopniowe zdejmowanie z państwa niemieckiego i z narodu niemieckiego odpowiedzialności za II wojnę światową. Ale ten cel polityki historycznej, niemieckiej polityki historycznej, objawiony tak expressis verbis przez kanclerza Schrödera, stwarzał zupełnie nową sytuację dla twórców żydowskiej polityki historycznej. Mianowicie dla Organizacji Przemysłu Holokaustu i dla Izraela, bo oznaczało to perspektywę końca materialnego eksploatowania Holokaustu. W Niemczech widocznie doszli do wniosku, że 100 miliardów marek, nie licząc dostaw okrętów podwodnych, no to właściwie wystarczy jako rekompensata. Wszystko jedno, czy to prawda, czy nie, ale do takiego wniosku doszli i to stwarzało nową sytuację, tym bardziej dramatyczną, że po stronie koordynatorów żydowskiej polityki historycznej została wynaleziona nowa formuła, która umożliwiała materialną eksploatację Holokaustu właściwie aż do końca świata. Tę formułę przedstawił w Polsce pan dr Szewat Weiss, były ambasador Izraela w Warszawie. Ja, no, ci, którzy zginęli w czasie wojny, tu zginęli, ale przecież ilu z tego powodu się nie narodziło? Przy takim podejściu jest oczywiste, że liczba ofiar Holokaustu z dziesięciolecia na dziesięciolecie może rosnąć w postępie geometrycznym. Ma to sens jednakże tylko w jednej sytuacji, kiedy będzie ktoś, do kogo będzie można te roszczenia kierować. No a Niemcy właśnie zadeklarowały, że do nich już nie. W związku z tym pojawiła się gwałtowna konieczność skoordynowania żydowskiej polityki historycznej, której celem jest materialne eksploatowanie Holokaustu, z niemiecką polityką historyczną. I taka koordynacja, celem tej koordynacji było, by w miarę zdejmowania z narodu niemieckiego i z państwa niemieckiego odpowiedzialności za drugą wojnę, odpowiedzialność tę stopniowo przerzucać na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. I mamy do czynienia z koordynacją dwóch polityk historycznych prowadzonych przez państwa poważne. Biorą w tej koordynacji udział sztaby pierwszorzędnych fachowców, dysponujące budżetami dużymi, kierujące przemysłem rozrywkowym, mający wpływ na media o zasięgu międzynarodowym, wspierane dodatkowo przez piątą kolumnę w kraju, której szeregi gwałtownie pęcznieją w ostatnich zwłaszcza latach. Proszę Państwa, najtwardszym jądrem
tej piątej kolumny w kraju pozostaje oczywiście środowisko Gazety Wyborczej, czyli mikrocefale wszyscy. Ale nie tylko, również rządni sławy i pieniędzy, przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, czy to w osobie pani reżyserowej, czy w osobie panów reżyserów, którzy kręcą filmy w rodzaju Pokłosia czy Gnidy, prawda? Ale teraz włączyła się na przykład pani pisarzowa, Olga Tokarczuk. Dostała po raz drugi nagrodę Nike. Nie wiem, jak to było tam za kulisami, czy tak dostała po prostu bez żadnego komentarza, czy też towarzyszył temu komentarz: słuchajcie, no Tokarczukowa, daliśmy wam Nike za ten szajs, ale wicie, rozumiecie? No i ona chyba zrozumiała, dlatego że natychmiast po otrzymaniu nagrody zaczęła deklamować, jacy to Polacy są. No, że Żydów mordowali, to wiadomo, ale że kolonizowali, że właścicielami niewolników byli, no i Żydów mordowali. Pozazdrościł sławy historyka światowej Tomasza Grossa, taki z Podlasia jakiś, Czyżyk. Mirosław Tryczyk. Mirosław Tryczyk, prawda? Który, no, nie zostanie pewnie światowej sławy historykiem, bo to miejsce już jest zarezerwowane, ale nawet Mikołaj Czałszewski zadowalał się tytułem geniusza karpackiego, więc wprawdzie geniusza, ale takiego prowincjonalnego, żeby nie powiedzieć parafiańskiego. To taki, no to ten będzie geniusz podlaski, prawda? To jest historyk na Podlasiu, pierwszy, że tak powiem, inter pares. I te szeregi, no to się przelicza na pieniądze, na granty, na takie różne rzeczy, do katedrę być może dostanie i tak dalej. Proszę Państwa, co jest celem tego? Widzimy, że przedstawiciele polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, bo pan ten historyk to jest też z rodowodem. Co prawda w Wikipedii on się zaczął żyć dopiero w 90 roku. Tak jak większość. Przedtem w ogóle żadnego życia nie było. Było życie utajone. O, po 90 roku to wszyscy odżyli pełnią życia, prawda? I proszę Państwa, co jest tego celem? Wspominał o tym pan Lisiak. Celem jest doprowadzenie naszego, tego historycznego narodu polskiego do stanu bezbronności, najpierw psychicznej, a potem dosłownej, żeby go przekształcić w tak zwany nawóz historii, na którym będzie rozkwitało 100 rozmaitych kwiatuszków. Rozkwitało 100 rozmaitych kwiatuszków w rodzaju Aleksandra Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski przy okazji procesu ubeków pana Humera, Kwaska, napisałem taki komentarz, że pod tytułem Kwasek i Kwaśniewski. Kwaśniewski to jest taka europejska edycja Kwaska. No bo Kwasek to wiadomo, od mokrej roboty, a ten nie, to jest pieszczoszek. Mówi językami, nosi garnitury, małżonka uczy wszystkich, jak jeść bezę, prawda, i tak dalej. Ale ta pozycja Aleksandra Kwaśniewskiego korzonkami sięga aż do Edmunda Kwaska. I stamtąd czerpie z tej gnilnej masy, którą Edmund Kwasek przerabiał przedstawicieli historycznego narodu polskiego, te wszystkie elity, o których tu była mowa, to z tej gnilnej masy krwawej ten kwiatuszek czerpie do dzisiaj żywotne soki. I patrzcie Państwo, jak pięknie rozkwita na kolejne pokolenie. Jak pięknie rozkwita. To są gwiazdy. Tańce z gwiazdami robią. Fikają tam, prawda, już z radości aż... Na to się nakłada jeszcze
kolejna rzecz, która się dzieje na naszych oczach, a której nie do końca rozumiemy. A wracając jeszcze do tego stanu bezbronności, proszę Państwa, sytuacja bardzo przypomina, tak jak ta historia się powtarza, sytuacja, w którą jesteśmy wpychani przez polskojęzyczną wspólnotę rozbójniczą, bardzo przypomina sytuację opisaną jeszcze w starożytnej Grecji przez tam ówczesnego bajarza Ezopa. Otóż Ezop opowiadał, jak to owce prowadziły wojnę z wilkami, czy właśnie odwrotnie, wilki z owcami. Ta wojna długo trwała, bo wilki nie mogły owiec pokonać, ponieważ po stronie owiec walczyły owczarki. I wreszcie wilki wpadły na pomysł, wysłały do owiec delegację pokojową, która przemówiła do owiec w te słowa: słuchajcie, my do was nic nie mamy. To właściwie te owczarki, to one jątrzą, to one tu wprowadzają niepokój między nami. I gdyby ich nie było, to między miłującymi pokój wilkami i owcami zapanowałby idylla. Wydajcie nam owczarki. I owce usłuchały. No, nie trudno się domyślić, jaki był finał, prawda? I teraz proszę Państwa, wspominał tutaj Pan Lisiak o roli duchowieństwa katolickiego, docenionej nawet przez wrogów naszego narodu, takich jak generalny gubernator Hans Frank. No i widzimy, że znowu upraszczając troszeczkę, po staremu UB walczy z kim? Z Kościołem, bo to jest nie partie polityczne, bo są efemerydy. To są efemerydy. Nie partie polityczne, bo Kościół jest jedyna w tych warunkach obcięcia głowy, jedyna zorganizowana siła, która lepiej, raz gorzej. Mamy kryzys przywództwa, również i tutaj. Pewne historie, które dzisiaj się dzieją i uważane są za rzecz zwyczajną, powiedzmy tutaj to, co w Krakowie wyprawia środowisko Tygodnika Powszechnego, myślę, że jednak za czasów prymasa Wyszyńskiego byłyby nie do pomyślenia. Porządek byłby zrobiony. No, ale mamy kryzys przywództwa, w związku z tym tutaj też rozkwita 100 kwiatów. I każdy, że tak powiem, kto rano w prawie wstanie, to wymyśla nowe dogmaty. A już specjalnie się kreuje na rzecznika uciśnionych, a wiadomo, kto jest najbardziej uciśniony, kiedy jeden człowiek uciska drugiego, prawda? Wiadomo, jaka to sytuacja jest. Proszę Państwa, na to się nakłada dziejąca się na naszych oczach, odbywająca się na naszych oczach rewolucja komunistyczna. Rewolucja komunistyczna, tylko jedna rzecz nas myli, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my poznaliśmy strategię bolszewicką. Strategia bolszewicka się składała z takich trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Nie można powiedzieć, żeby nie przyniosła rezultatów. Tutaj była mowa o tym. Rezultatów o charakterze trwałym, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym zmieniono strategię. I nowa strategia, głównym polem bitwy rewolucyjnej, czyni sferę ludzkiej świadomości, czyli sferę kultury. W związku z tym na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego.
Narzędzia terroru są stworzone, ale nie są stosowane na skalę masową. Po pierwsze dlatego, że duraczenie przynosi tak znakomite rezultaty, że żadnego terroru nie trzeba stosować. A po drugie, zgodnie z przestrogą, którą sformułował jeszcze Mikołaj Machiavelli w Księciu, okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby, żeby nie płoszyć przedwcześnie potencjalnych ofiar. To też narzędzia terroru są stworzone, ale jeszcze nie są stosowane w skali masowej, żeby nas nie płoszyć przedwcześnie. No, stosunki własnościowe to się wtedy same zmienią. Jak zostaniemy doprowadzeni do stanu bezbronności psychicznej i fizycznej, no to już nie będzie żadnych przeszkód, żeby odpowiednio stosunki własnościowe ukształtować. Proszę Państwa, ta strategia się zmieniła. Ta rewolucja komunistyczna w tej chwili jest prowadzona z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej, w ogóle państwowych. Ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Właściwie cele. Celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. To się robi raz na zawsze. Jak ktoś to zrobił raz, to już tego nie odzyskuje. Dlatego właśnie taka jest walka z Kościołem katolickim, ponieważ on, podstawowa teza Kościoła katolickiego, teza antropologiczna Kościoła katolickiego, chrześcijaństwa, podstawowa teza jest taka, że człowiek ma wolną wolę. No jak ma wolną wolę, kiedy nie ma? Prawda? Kiedy partia ma wolną wolę, a człowiek nie ma. Jednostka zerem, jednostka bzdurą. Tak mówił proletariacki poeta. W związku z tym nie można tolerować, cała rewolucja na nic. No nie można tolerować takiego rozsadnika fałszywych idei. Prawda? Celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba codziennie dokonywać różnych wyborów. A on właśnie już tego nie umie. Już tego nie potrafi. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu środowiska, w którym on mógłby żyć. To jest, tym środowiskiem jest państwo totalitarne. To jest środowisko, w którym człowiek sowiecki może żyć. W innym nie. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? No tym między innymi, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej. No to widzimy, co się dzieje, jak przy pomocy rozmaitych filozofów domorosłych wywraca się do góry nogami tradycyjne kategorie, na których wspierało się przez tysiące lat społeczeństwo, na których wspierała się przez tysiące lat cywilizacja. Bardzo wielu ludzi lekkomyślnie się z tym zgadza, między innymi dlatego, że te wszystkie przedsięwzięcia ubrane są w kostium naukowy. Ale no to tylko taki kostium. Przecież pamiętamy, że w kostium naukowy ubrany był też marksizm-leninizm, prawda? To był marksizm naukowy, materializm, jak zrozumiacie. Ale tam Łysenko się mieści w tym i tak się różne wynalazki. Więc niech nas to nie zbija z tropu.
i tych wszystkich zasrańców, którzy za swoje wypociny zostali udekorowani tymi naukowymi tytułami, po prostu trzeba ich kopnąć w tyłek. Trzeba ich kopnąć w tyłek bez żadnej staroświeckiej rewerencji. Bo pan profesor Hartmann jest za głupi, żeby nam wymyślił nową cywilizację. Jest po prostu za cienkim Bolkiem. On może u cioci na imieninach epatować panienki takimi swoimi wynalazkami. Ale cywilizacji ani on, ani Michnik, ani żaden inny nam nie podaruje. Mogą nas ściągnąć najwyżej do poziomu barbarzyństwa. To mogą zrobić. To mogą zrobić. Jak pozwolimy na zniszczenie cywilizacji, to mogą to zrobić. To wylądujemy w takim miejscu. I dlatego dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, o coś, o jaką stawkę się toczy walka. I żebyśmy w tej walce nie byli na uboczu. W nadziei, że nas to ominie. Nie ominie nas. Tak jak karabin maszynowy każdego dogoni. To i to nas dogoni. Polityka nas dogoni. I tu eskapizm, absencja nas nie uratuje. Tak jak nie uratowała nikogo wtedy, jak w apogeum rewolucji bolszewickiej. Jak był zaliczony do niewłaściwej klasy, albo jak był zaliczony do niewłaściwej rasy, dwie odmiany, radykalne odmiany socjalizmu, jak był zaliczony do niewłaściwej klasy, to dlaczegoż klasizm ma być lepszy od rasizmu? Nie widać powodu. Nie widać powodu. Powinniśmy wiedzieć, o co się toczy walka. I powinniśmy w tej walce wziąć udział. Bez zacietrzewienia, ale i bez lęku, ale i bez lęku, bo proszę Państwa, to są siły rzeczywiście potężne, nie można ich lekceważyć, ale też nie można ich przeceniać, bo potęga tych sił bierze się przede wszystkim stąd, bierze się z naszego safandulstwa, że my poddajemy się pewnej konwencji, która przeciwnej stronie daje siłę. Ale kiedy się zmienia konwencja, to ta przewaga natychmiast topnieje. Bo ja używam takiego porównania, nawet największy bankier nie potrafi złapać w rękę kuli wystrzelonej w jego głowę. A na tym polega zmiana konwencji. Na tym polega zmiana konwencji. I powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. I nie pozwalać na to, żeby nasze safandulstwo umożliwiało stronie przeciwnej, między innymi polskojęzycznej wspólnocie rozbójniczej, niszczenie cywilizacji, której myśmy nie stworzyli, myśmy ją zastali, bo liczne pokolenia na nią pracowały, ale zniszczona może być w jednej chwili. Proszę Państwa, no muszę na koniec się pochwalić, że proroctwa mnie wspierają. Kiedy pani Anna Applebaum, małżonka naszego pana Sikorskiego. Ja nawiasem mówiąc uważam, że ona jest mądrzejsza od niego, bo za co mnie wielu ludzi krytykuje, bo jak w Polsce jest trochę tak, jak ktoś zauważy rzecz oczywistą, no to zaraz krytyce to podlega, zwłaszcza kiedy ta oczywistość jest taka niezbyt przyjemna dla innych słuchaczy. Otóż pani Anna Applebaum napisała artykuł w maju 2014 roku, w którym zrehabilitowała nacjonalizm. Ale nie każdy, uchowaj Boże, tylko nacjonalizm ukraiński. Pani Anna Applebaum napisała,
że Ukraińcom nacjonalizm jest potrzebny. Już nie wyjaśniła, do czego im jest potrzebny, ale jak potrzebny, to potrzebny jest. Innym narodom mniej wartościowym nacjonalizm potrzebny nie jest do niczego, nawet jest szkodliwy. Więc napisałem wtedy, że bardzo ciekawy, na bardzo ciekawą drogę wchodzimy. Jak tak dalej pójdzie, to się doczekamy rehabilitacji Adolfa Hitlera. I oto żeśmy się doczekali. I doczekaliśmy się. Nie byle kto, nie jakiś tam filozof domorosły, tylko premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, bo dokonał odkrycia, że Adolf Hitler wcale nie chciał Holokaustu. A w każdym razie, no, nie wymyślił go, tylko doradził mu to wielki mufti Jerozolimy. Hitler właściwie nie wiedział, co zrobić z Żydami. Stał się ofiarą. Tak jak Murzyni, którzy na pustyni złapali grubasa. Państwo znacie tę historię, jak raz Murzyni na pustyni złapali grubasa, nie wiedzieli, co mu zrobić. No, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Więc on też nie wiedział, co zrobić. I dopiero wielki mufti Jerozolimy mu wyjaśnił, co trzeba zrobić. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że mamy nową prawdę historyczną objawioną. No i tylko patrzeć, jak ona będzie egzekwowana przy pomocy prokuratury i niezawisłych sądów. No dobrze, ale jak Hitler dobrze chciał, no to kto chciał źle? No przecież na naszych oczach w Polsce powstaje bogata literatura. Gdzie szukać złych nazistów? Proszę Państwa, w ramach niemieckiej polityki historycznej został dokonany majstersztyk. Majstersztyk. I to przez kogo? Przez samego Benedykta XVI. Benedykt XVI, przemawiając w Brzezińce, powiedział, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. Majstersztyk propagandowy. Niemcy ze sprawcy jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No dobrze, ale to dzieci naziści. Czy rozpłynęli się w nocy i mgle, czy też gdzieś są i trzeba ich wytropić, wskazać nieubłaganym palcem, no i odpowiednio potraktować. No i widzimy, jak całe sztaby tutaj ochotników, całe rzesze ochotników pracują. To jest ta nowa edycja polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, z którą niestety kolaborują nasi sojusznicy, na których my liczymy. Na przykład w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone wolą w Polsce politykować przy pomocy starych kiejkutów, którym dadzą na piwek 15 milionów dolarów, a stare kiejkuty w podskokach każde zadanie wykonają. Łącznie z tym, żeby nas przetrzepić. Proszę Państwa, na koniec. 24 stycznia 2014 roku pan prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę numer 1066 o tak zwanej bratniej pomocy. Ta ustawa przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. W maju tego roku odbyły się wybory prezydenckie, w wyniku których nowym prezydentem państwa został pan Andrzej Duda. No i czekamy, w każdym razie ja czekam na inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do uchylenia tej ustawy. Jeśli taka inicjatywa nie wyjdzie, no to znaczy, że niewiele się zmieniło. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie naszym prelegentom. Teraz zanim przejdziemy do drugiej części, zostało jeszcze troszkę czasu, żeby zadać pytania naszym prelegentom. I chciałem powiedzieć, że organizatorami tej imprezy jest wydawnictwo Kapital, Kongres Nowej Prawicy oraz Pokolenie Wolności. I w takim razie jeszcze prosiłbym o jedną rzecz, będzie bardzo ciężko przekazywać mikrofon, ponieważ jest na kablu, to prosiłbym wszystkich zadających pytania o bardzo głośne zadawanie pytań. Ewentualnie podchodzenie tutaj, jeśli jest taka możliwość, do nas. Pierwsze pytanie, pan tutaj się zgłasza. Chciałem pana Stanisława zapytać, jak prawie tej nowej rewolucji komunistycznej można wpisać plan masowego napływu imigrantów do Europy? I niektórzy twierdzą, że stoi za tym Soros i jego pieniądze. Proszę państwa, ja takich rzeczy na pewno nie wiem, bo jakbym ja takie rzeczy wiedział, to bym za dużo wiedział po prostu, a tacy, że za dużo wiedzą, no to ich los nie zawsze jest godny pozazdroszczenia. Albo są bardzo bogaci, no to wtedy jest godny pozazdroszczenia, albo już nie żyją, więc wtedy gorzej jest. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę państwa na kilka elementów tej sytuacji. Otóż po pierwsze, powodem, czy też pretekstem, bo i tak można to oceniać, tej czwartej wędrówki ludów w historii Europy jest, bo to czwarta wędrówka ludów, pierwsza była na przełomie starożytności i średniowiecza, zakończyła się upadkiem zachodniego Cesarstwa Rzymskiego i wiekami ciemnymi, kilkoma wiekami ciemnymi, głębokim bardzo upadkiem cywilizacji w obszarze zachodniej Europy. Dość wspomnieć, bo to ilustracja przemawia najlepiej, za czasów Oktawiana Augusta, kiedy się Pan Jezus urodził, Rzym liczył około 1 000 000 mieszkańców. No to i dzisiaj takie miasto uważane jest za duże. Za czasów Justyniana w VI wieku, kiedy już Rzym się trochę podniósł z upadku, z trudem się tam doliczano 100 tysięcy mieszkańców, bo przedtem było 25 tysięcy. Taki upadek cywilizacyjny towarzyszył pierwszej wędrówce ludów. Druga wędrówka ludów wiązała się z upadkiem wschodniego cesarstwa, mianowicie w 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol, no i Europa wyprawiła się, Europejczycy zaczęli się wyprawiać na oceany, zapoczątkowując w ten sposób epokę wielkich odkryć geograficznych. W następstwie wielkich odkryć geograficznych Europejczycy zaczęli się wyprawiać na inne kontynenty, podbili je, ujarzmili je, tworząc potężne imperia kolonialne. Trzecia wędrówka ludów związana była z tymi właśnie imperiami kolonialnymi, obejmowała przesiedlenie Murzynów z Afryki do obydwu Ameryk. Mówi się o 10 milionach, niektórzy mówią nawet o kilkudziesięciu milionach. No, trzecia wędrówka ludów. Czwarta wędrówka ludów jest teraz. Powodem i pretekstem tej wędrówki jest krwawy chaos, w jaki zostały wepchnięte liczne państwa regionu środkowego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ale nie wszystkie państwa regionu zostały wepchnięte w ten krwawy chaos. Na przykład Jordania. Nie. W Jordanii jest spokój. A dlaczego? No dobrze by było zapytać. Przecież tam też jest tyran. Tam też jest tyran. Ale tego tyrana nikt nie krytykuje. Żadnej walki o demokrację tam nie ma. Dlaczego? Ano być może dlatego, że Jordania w 1994 roku podpisała traktat pokojowy z Izraelem. I tam krwawego chaosu nie ma. W innych krajach potem uważanych, bez względu na to, czy słusznie, czy niesłusznie, za potencjalne zagrożenie dla Izraela, taki krwawy chaos zapanował. No więc ponieważ tam te kraje zostały objęte tym chaosem, no to nie stanowią już żadnego zagrożenia dla nikogo, najwyżej dla siebie samych. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Krwawy chaos to dobrze, jasne, ale
jeżeli w wyniku tego krwawego chaosu z tych krajów stanowiących w przeszłości zagrożenie wyjadą młodzi mężczyźni zdolni do walki, a 70% tych uchodźców to są właśnie oni, mężczyźni, którzy nie ukończyli jeszcze lat 30. i przesiedlą się gdzie indziej, no to to zagrożenie jeszcze bardziej się zmniejsza. To czegóż chcieć więcej? Ktoś musi finansować ten przemysł przemytniczy i nie bez kozery. Policja wkroczyła niedawno do mieszkania pana profesora Bogusława Wolniewicza, bo zostało przeciwko niemu z doniesienia Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie przygotowawcze z powodu używania języka nienawiści. Pan profesor Wolniewicz powiedział, że łodzie, którymi przypływają ci imigranci do Europy, powinny być zatapiane. Nie wiem, dlaczego Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita tak się troszczy o zachowanie taboru przemytniczego. Widocznie ma w tym jakiś interes. No to są takie poszlaki, które wskazują. No. I na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę Państwa. Otóż w 1989 roku ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors w jednym ze swoich przemówień otwartym tekstem powiedział, co mnie wtedy zaskoczyło, ta szczerość mnie zaskoczyła, że celem Unii Europejskiej jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej Stanom Zjednoczonym. Jestem pewien, że w Stanach Zjednoczonych ktoś to usłyszał i wyciągnął wnioski, a właściwie jeden wniosek. No to zanim uzyskacie zdolność do wypowiedzenia nam wojny ekonomicznej, to my wam taką wojnę domową sprokurujemy, że się nie pozbieracie. No i właśnie tak jest. Pan Donald Tusk oświadczył wczoraj, że Unia Europejska utraciła zdolność obrony swoich granic. Chyba rzeczywiście tak. Przy czym jest to taka utrata zdolności psychicznej, dlatego że fizyczną zdolność obrony Unia Europejska nadal zachowuje, a w każdym razie jeśli nie Unia Europejska, bo Unia Europejska nie ma własnych sił zbrojnych, ale siły zbrojne poszczególnych krajów członkowskich taką zdolność jak najbardziej zachowują, a jeżeli nawet nie zachowują, to tylko dlatego, że członkowie sił zbrojnych nie stają na wysokość siedzenia. Kiedy uczestniczyłem w dyskusji w Sejmie, znaczy w gmachu Sejmu, z udziałem między innymi pana posła Ryszarda Kalisza, zwróciłem uwagę na to, że no jeżeli ustawa o siłach zbrojnych mówi między innymi, że celem sił zbrojnych jest obrona granic. No po to mają broń, po to się im wydaje ostrą amunicję, po to są mundurowani, żywieni, koszarowani i tak dalej, po to się wydaje na ich pieniądze, emerytury im się wypłaca wcześniejsze, żeby w razie potrzeby bronili granic. Jak ktoś ma za miękkie serce, to niech wystąpi z wojska. I tyle. No, trzeba się na coś zdecydować. Jeżeli pan Donald Tusk mówi, że utraciła Unia Europejska zdolność obrony granic, to ja mu wierzę. Dobrze się to dla Unii Europejskiej nie skończy. Zastanawiałem się już, żeby nie przedłużać, zastanawiałem się, czy jest jakieś rozwiązanie liberalne tej kwestii. Tym bardziej, że niektóre środowiska w ramach pedagogiki wstydu, która jest aplikowana naszemu mniej wartościowemu narodowi tubylczemu, zaczęły aż się zwijać ze wstydu na widok naszej niechęci do przyjmowania imigrantów. Jak patrzę, wyobrażam sobie, jak musi się zwijać ze wstydu pan redaktor Żakowski, to z tego współczucia mi się zrodziła taka refleksja, czy jest jakieś rozwiązanie liberalne. Na szczęście jest. Proszę Państwa, i to druga propozycja inicjatywy ustawodawczej. Mianowicie ani nie mogę, ani nie chciałbym nikomu zabronić, żadnemu mieszkańcowi Polski, żadnemu obywatelowi polskiemu, zabronić przyjmowania pod swój dach takich gości, jakich tylko zechce zaprosić.
To jest naturalne prawo człowieka każdego. Ale te deklaracje muszą być poważne. W związku z tym, jeśli ktoś chce przyjąć, na przykład pan Żakowski czy ktoś, chce przyjąć imigrantów i wstydzi się za tych, którzy nie chcą, to proszę bardzo, trzeba złożyć notarialne zobowiązanie, że się takich gości na własny koszt będzie kwaterowało, utrzymywało, odziewało, leczyło w chorobie bez możliwości wcześniejszego jednostronnego wypowiedzenia takiego zobowiązania, chyba że sam gość zrezygnuje, no to wtedy tak, no i złożenia stosownego poręczenia majątkowego. Dopiero wtedy takie deklaracje można traktować jako wiarygodne i oczekuję, że taka inicjatywa ustawodawcza zostanie wydana. Bo inaczej będziemy mieli do czynienia z jakimiś bęcwalskimi deklaracjami. Na przykład pan prezydent Słupska, Biedroń, uczestniczył w demonstracji pod Warszawie na rzecz przyjmowania uchodźców i większość uczestników tych demonstracji stanowili ludzie młodzi, sprawiający wrażenie, że są na utrzymaniu rodziców. No bardzo przepraszam, deklaracje takich, w wykonaniu takich ludzi nie brzmią poważnie. Więc jeżeli mamy poważnie rozmawiać o tym problemie, od razu byśmy się przekonali, jak wysokie jest poparcie dla tej inicjatywy. Bo co innego jak się mówi, a co innego jak trzeba za to zapłacić. Bo wtedy tu entuzjazm natychmiast opada, tak jak to się, jak to bywa przy takich rozmaitych grupowych imprezach restauracyjnych. Najpierw jest tam gwar, wesołość, jedzą, piją, lulki palą. O 11 pojawia się kelner z rachunkiem i gwar cichnie i jeden na drugiego zaczyna z niepokojem spoglądać. Chodzi o to, żeby ta godzina prawdy się nastąpiła. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, niebawem powstaje nowy rząd. Niewątpliwie nowy rząd, który coś nowego wniesie. Proszę powiedzieć tak, dedukując, czy pana zdaniem on znajdzie tyle sił i środków, żeby tych kreatorów, w cudzysłowie, naszej moralności odsunąć na śmieci historii. Dziękuję. Proszę pana, no nie wiem, ja nie potrafię przewidzieć przyszłości. Wprawdzie tu się chwaliłem, gołosłowie mnie prosto wspierają, ale aż tak dobrze ze mną nie jest, zdolności profetycznych nie mam. W związku z tym muszę się kierować w tych prognozach co do przyszłego rządu jakimś punktem wyjścia i tym punktem wyjścia są ostatnie sondaże. Te sondaże wskazują, że żadna partia stająca do tych wyborów nie będzie w stanie, jeśli by wyniki były takie jak sondaże, nie będzie w stanie uzyskać większości rządowej, nie mówiąc o konstytucyjnej. W związku z tym może być tak, bo Prawo i Sprawiedliwość ma najlepsze notowania sondażowe, ale to są notowania na poziomie nie gwarantującym większości parlamentarnej, która by stanowiła stabilną podstawę polityczną dla rządu. W związku z tym możliwa jest taka sytuacja, że oto Prawo i Sprawiedliwość uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale koalicję rządową stworzy kto inny. Stworzy kto inny, będzie to szeroka koalicja, bo jeśli brać pod uwagę sondaże, to notowania Platformy są na poziomie 25%. Jeśli zlew by się dostał, no to przekroczyłby 8%, no to też jest za mało na większość rządową. No Polskie Stronnictwo Ludowe ma 100% zdolność koalicyjną, chociaż pan Kierociński powiedział, że ja go rozumiem, że wchodzenie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością jest bardzo ryzykowne. To prawda. Ja kiedyś nawet napisałem w naszym dzienniku, że bliskie spotkania trzeciego stopnia no są możliwe, ale trzeba bardzo ostrożnie wtedy postępować, tak jak podczas bliskich spotkań z Jerzem. Trzeba uważać po prostu. Więc jest bardzo prawdopodobne, że że koalicję rządową, która będzie miała chyba niewielką stabilność, przypuszczam. No właśnie mówię, że może nie mieć dużej stabilności, w związku z tym
czekają nas przesilenia rozmaite, rządowe. Być może nie wybory nowe, ale takie różne przesilenia rządowe. I oczywiście przy takich szerokich koalicjach korupcja jest nieunikniona. Korupcja jest nieunikniona. Przy wąskich zresztą też, ale bo ta koalicja ostatnia to pokazuje, że korupcja bardzo dobrze się ma. Mimo istnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jest zresztą ilustracja sprzeczności nieusuwalnej między urzędem, interesem urzędu, a interesem społecznym. W interesie społecznym usunięcie korupcji jak najszybsze nie ma do dyskusji żadnej, prawda? Natomiast w interesie urzędu stworzonego do walki z korupcją, który już raz powstał, celem jest jak najdłuższa walka z korupcją. Żeby no, dotrwać w urzędzie aż do emerytury, a najlepiej, żeby jeszcze dzieciom w spadku posadę przekazać. I tutaj jest ewidentna sprzeczność między interesem społecznym a interesem urzędu. Dlatego wiara w to, że przy pomocy urzędu jakikolwiek problem się uda rozwiązać, jest moim zdaniem wiarą naiwną. Kiedyś i dlatego, wie pan, jeśli mogę tu spuentować, kiedyś, ponieważ ja dosyć takie smutne rzeczy mówię, to jedna pani na spotkaniu w ubiegłym roku, latem, powiedziała mi tak, no panie Chatidza, nas pan zdołował. Niech pan powie coś takiego optymistycznego. No i ja zaproponowałem jej, żeby wyjrzała przez okno, a to był taki piękny letni dzień. I zaczęła mi opisywać, co widzi, ja mówię, nie o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie, powiadam. No ładnie, powiadam ta pani, a widzi pani, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno, w zimie jest zimno, w lecie jest ciepło, pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. Dlatego nie nastawiajmy się na to, że powstanie jakiś rząd, który rozwiąże jakieś problemy. Na przykład taki, o który pan pytał. Nie rozwiąże, jeśli my sami go nie rozwiążemy. To on nie będzie rozwiązany, bo rządy mają to do siebie, ponieważ to są urzędnicy, mają to do siebie, że żyją z jak najdłuższego rozwiązywania problemów. W ich interesie jest to, żeby problemy nie były rozwiązane, bo jak nie są rozwiązane, to można je rozwiązywać. Przypominam, że przed wejściem jest piękne stoisko, na którym można kupować książki naszych fantastycznych autorów, a także można się zapisać na marsz 11 listopada. Tutaj pan. Jeszcze do tego ostatniego, to można przytoczyć słowa Ronalda Reagana. Rząd nie jest rozwiązaniem problemu, rząd jest problemem. Chciałem się pana redaktora zapytać, dlaczego no, rozwiedki państw poważnych tolerują ten marksizm kulturowy, nie widzą, że to doprowadzi przecież te wszystkie narody do obezwładnienia i państwa w zasadzie do upadku? Wie pan, bardzo dużo ludzi, którzy tworzą te tajne służby, zostało ukształtowanych przez uniwersytety. Są na ogół ludzie z wyższym wykształceniem. No a od kilkudziesięciu lat na uniwersytetach właśnie w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych wyższe uczelnie są zdominowane przez marksistów. Wyższe uczelnie są zdominowane, zostały zdominowane przez marksistów i oni myślą w taki sposób. Oni myślą, że to wszystko naprawdę. To jest tym gorzej, tym bardziej jest to niebezpieczne, bo w rękach tych ludzi są potężne narzędzia. I oni rzeczywiście mogą taką rzeczywistość nam tu sprokurować. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego każda taka... Wielu ludzi uważa, że... Zresztą
to zmawiają nam nasi umiłani przywódcy. Pamiętam, jak pan doktor Andrzej Olechowski, kandydat na prezydenta, miał taki slogan wyborczy: przejdźmy do konkretów. To wyrażało się w tym sloganie taka niechęć do ideologii, idei, że jakiś tymczasem nie można przejść do konkretów bez jakichś założeń ideologicznych. Gdybyśmy, podam przykład, gdybyśmy złapali wszystkich umiłowanych przywódców i zamknęli tutaj na tej sali, powiedzieli mi: nie wypuścimy was nawet do toalety, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie. To każdy, a pytanie jest takie: czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt? No to każdy, nawet jak nie chce, to ze strachu się nie przyzna i powie, że on też chce, prawda? To znaczy, że wszyscy chcą tego samego. No to o co do diabła się tak spierają, że mało się nie pozabijają? A no, tam spierają się różne rzeczy, ale jedni uważają, że dobrobyt będzie wtedy, dobrobyt, czyli obfitość materialna i poczucie bezpieczeństwa, że będzie wtedy, kiedy będzie cała własność skupiona w jednym ręku, najlepiej państwowym, kiedy będzie tam plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy i tak dalej, wtedy będzie dobrobyt. Inni powiadają, że nie, że musi być upowszechniona własność prywatna, władza nie powinna właścicielom narzucać, jak mają swoją własnością zarządzać, i wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, że tych dwóch metod, są metody, nie można stosować jednocześnie, bo one się wykluczają i to trzeba dokonać jakiegoś wyboru ideologicznego, bo nie można dobrobytu budować nie wiadomo jak, trzeba go budować jakoś, prawda, jakoś. I to są te podstawowe sprawy. Od ideologii wszystko się zaczyna. A gdzie się ideologię ludziom wpaja? W rodzinie i w szkole, dlatego z rodziną się walczy, a szkoła jest zazdrośnie strzeżonym monopolem edukacyjnym. Kogo? Państwa. Czyli kto opanuje państwo? No, wariat na słodzie największą klęską jest w przyrodzie. A cóż dopiero wariat na stanowisku ministra edukacji? A przecież mieliśmy takich, ja to naprawdę podejrzewałem, że to są osoby będące wariatami w sensie medycznym na stanowisku ministra edukacji. Nawet podejrzewam o to panią Kluzik-Rostrowską też. Nawiązując do pytania, co prawda nie do mnie skierowanego, ale proponuję taki prosty test na autentyczność. Otóż o ile w Anglii pewnie można znaleźć sporo Anglików, którzy by serio całkiem zadeklarowali, że gotowi są zaryzykować życie dla Anglii. We Francji pewnie można znaleźć takich Francuzów, w Niemczech Niemców, w Polsce Polaków. Pytanie, czy można znaleźć w Europie chociaż jednego człowieka, który by na trzeźwo zadeklarował, że gotów jest zaryzykować życie dla Unii Europejskiej? To jest bardzo dobry test na autentyczność. I wracam do pytania pana. Proszę pana, no, wszystkie kraje postkomunistyczne takie same były. Pan jest młodszy, więc może pan tego pamięta, ale przypomnę w związku z tym. Opowiadał mi taki mój przyjaciel, francuski dziennikarz Guy Sormont, co jemu opowiadał francuski ambasador w Bułgarii. Otóż, kiedy już było w latach 80. prezydent Mitterrand miał przyjechać do Bułgarii, a ponieważ lewica francuska była bardzo antysowiecka, w związku z tym, żeby się podlizać francuskiej lewicy, prezydent Mitterrand życzył sobie, żeby zaaranżować mu spotkanie z jakimiś miejscowymi dysydentami, tymi z komunistami, się musiał spotykać. Musiał, prawda? No i albo przynajmniej z jednym, no i miał przyjechać z wizytą oficjalną do Bułgarii. W związku z tym francuski ambasador w Sofii dostał rozkaz przygotowania prezydentowi Mitterrandowi jakiegoś dysydenta na śniadanie. No i zaczął szukać tego dysydenta swoimi kanałami, ale na żadnego nie trafił, a tu termin wizyty się zbliża, więc on trochę z nerwów głowę stracił, zadzwonił do MSW, czy nie mają dysydenta.
A tam jakiś służbista odebrał telefon i zaczął go stocować. Mówi, to prowokacja, tu nie ma żadnych dysydentów, tu cały naród jest z partią, z Stowarzyszeniem Żywkowem i tak dalej. I ten dopiero w tym momencie się opamiętał, co narobił, prawda? Nie dość, że dysydenta nie znalazł, jest taka gafa, odłożył słuchawkę, pogrążył się w czarnych myślach o końcu kariery. I kiedy tak siedział, melancholijnie pogrążony, po 15 minutach zadzwonił telefon. Widocznie informacja doszła do samej góry. I słodki głos w słuchawce pada, potrzebujecie towarzyszu dysydenta. No to świetnie, trafiliście tu u nas dysydentów, skąd godno przebierać, wybierać. Więc on uratowany, że skórę uratował, zaaranżował ślanę z tym dysydentem. Prezydent Mitterrand był zachwycony. Tym dysydentem okazał się profesor Żeliu Żelew, późniejszy pierwszy demokratyczny prezydent Bułgarii. Notabene on w tym roku umarł, ten Żeliu Żelew. A w Rumunii to nawet takiego nie było. I rolę opozycji politycznej musiała odegrać Securitate. I tak się wczuła w rolę, że aż rozstrzelała Mikołaja Czałszewskiego, jego żonę, no czegóż się więcej, prawda? W Polsce to trochę inaczej było, ale też była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, na Węgrzech podobnie. I teraz mamy taki oto fenomen jak Viktor Orban. Można by pomyśleć, że się na Węgrzech bezpieka nawróciła. Nie ma takiej możliwości. W Hitlerjugend mawiano, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I naszych tutaj bezpieczniaków, na naszych bezpieczniach tylko jedna rzecz może zrobić wrażenie. Perspektywa utraty korzyści z okupacji. Ja tłumaczę fenomen węgierski w ten sposób, że Francja, Niemcy i Rosja, które przechwyciły kontrolę nad węgierską gospodarką do tego stopnia, że na przykład Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej, wodę z Dunaju, no to bezpieczniaków węgierskich wyślizgali ze wszystkiego i ci jak zobaczyli, że właściwie zostali na lodzie, no to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego węgierskiego narodu w nadziei, że on dla nich coś też odwojuje przy okazji, a to trzeba mu pozwolić tam wojować. No i Orban próbuje to wykorzystać. Czy jak mu się to uda, to jest inna sprawa, ale to próbuje. Nie dlatego, że nasi bezpieczniacy, jak pokazują taśmy prawdy z rozmów pana doktora Jana, pan doktor Jan, trzeba podziwiać, przynosi to zaszczyt jego intuicji, że wiedział, kiedy taktownie umrzeć. Kiedy taktownie umrzeć. No to dlaczego, proszę pana, sam z własnej inicjatywy mógł taktownie umrzeć. Przecież to był człowiek kulturalny, więc dlaczego nie? Ja na przykład podejrzewam, że podobnie, znaczy jego i tam innych podobnych, że oni nie obracali swoim majątkiem. Że oni obracali majątkiem powierzonym, zarządzali majątkiem powierzonym. Tam przy okazji mogli na boku coś tam się dorobić swego, ale zasadniczo musieli się rozliczać. No i to takie wzloty, upadki, nie wiadomo jakie. I to są, wie pan, problem polega na tym, czy u nas po pierwsze, że nasi bezpieczniacy próbują się akomodować bardzo ważnym wydarzeniem, moim zdaniem ważniejszym niż wybory prezydenckie. W tym roku w Polsce była międzynarodowa konferencja MOST 18 czerwca w Warszawie. Tam dlatego międzynarodowa, że wystąpili ubecy starszej, młodszej generacji, tacy, co jeszcze samego znali Stalina i młodsi, i w towarzystwie ubeków izraelskich zaoferowali, pretekstem były wspominki w 25. rocznicę pierwszego transportu Żydów rosyjskich do Izraela, bo to po to została stworzona jednostka GROM tutaj i tak dalej. To sfinansowane było z pieniędzy skradzionych przez RDB. Do czego się przyznał pan Gąsiorowski na tej konferencji. On tam był jako jeden z ważnych gości. Nikt nie ośmielił się go aresztować. Prawda? No gdzieżby znowu. I celem, ale prawdziwym celem tej konferencji było zaoferowanie przez tu ubeków, przez Razwie Dóbr w Polsce, oferty politycznej Stanom Zjednoczonym, bo przechodzimy znowu pod amerykańską kuratelę w związku ze zresetowaniem poprzedniego resetu przez prezydenta Obamę. Przechodzimy pod amerykańską kuratelę. No i ci się zorientowali, że to ma charakter raczej trwały. Putin może zostać najwyżej sojusznikiem naszych sojuszników.
w związku z bombardowaniami Syrii, ale zasadniczo pod amerykańską, no to trzeba się jakoś do tego odnieść, no trzeba jakoś się odnaleźć w tej sytuacji i zaoferowali swoje usługi burgrabiowskie, będą trzymani, polegające na trzymaniu w ryzach mniej wartościowego narodu tybylczego. Wszystko wskazuje na to, że oferta została przyjęta. Wszystko wskazuje na to, że oferta została przyjęta, między innymi pojawienie się nowych podmiotów na politycznej scenie i sondaże. I no, ja to jest zrozumiałe z punktu widzenia Amerykanów. Tylko idiota stawia na jedną kartę wszystko, czy na jedną partię. A jak mu ta partia zacznie podskakiwać, to co zrobi? A jak ma dwie, to mówi, tak, podskakujecie mi, to ja mam tu innych przyjaciół, wcale nie muszę się z wami przyjaźnić. I no to tamci wtedy przychodzą po rozum do głowy, zaczynają rywalizować z tamtymi o względy protektora. To się nazywa od czasów starożytnych znane divide et impera, ta metoda, na tym to polega. Na tym to polega, więc z punktu widzenia Amerykanów, którym jest wygodniej politykować w Polsce przy pomocy starych kiejkutów, co powtórzę to, co powiedziałem, bez jakichś takich tam stwarzania, wrażenia jakiegoś partnerstwa. Jakie tu partnerstwo? No, starym kiejkutom da się napiwek i wszystko zrobią, co trzeba. No, to jakie tu partnerstwo jeszcze udawać, przyjmować na jakichś prezydentów, jakichś takich, kto wiedział w ogóle? To zawracanie głowy. No, gdyby nasi politycy rzeczywiście mieli na względzie interes państwa, to kiedy pan prezydent Obama w czerwcu ubiegłego roku przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, niebezpiecznej, to, no dobrze, już tak żeśmy się podjęli, to stało się, co się stało, się nie odstanie, okej. Okay. Ale gdyby ktoś złożył prezydentowi Obamie następujące, jak my mamy tu, podjęliśmy się roli niebezpiecznej amerykańskiego dywersanta, to oczekujemy na załatwienie dwóch spraw. Że Stany Zjednoczone nie będą na nas naciskały w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, no bo jeszcze by tego brakowało, że aby dopłacić do interesu 60 miliardów dolarów, no to ładny i radosny przywilej, prawda? I po drugie, że Polska podejmując się tej roli, staje się siłą rzeczy państwem frontowym, więc oczekiwalibyśmy, że będzie potraktowana przez Stany Zjednoczone tak jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów plus udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael. Gdyby prezydent Obama nas wyśmiał, to była ważna informacja, że chce nas stłamsić i zostawić z dzieckiem. No to nie wolno w taki interes chodzić pod żadnym pozorem. Jeśli by nas nie wyśmiał, no to mielibyśmy lepsze rozeznanie z własnej sytuacji. Tymczasem, o ile mi wiadomo, nikt prezydentowi Obamie takiej propozycji nie złożył. Ani poprzedni prezydent, ani obecny. No to i dlatego trzeba zmienić władzę w Polsce. Dlatego, nie z jakichś innych powodów, tylko dlatego, że ta władza nie dba o polski interes państw, tylko o własne dupy. No po prostu tak trzeba brutalnie powiedzieć. O własne sprawy socjalne, żeby zabezpieczyć byt beztroski sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom, którzy jak się rząd zmieni, to kto inny dostanie koncesję na hurtownię spirytusu, a kto inny będzie miał odebrane, prawda? I tyle, a co Polska z tego nie miała? Nic. Nic. Spirytusu będzie tyle samo, co było przedtem. I to na tym to polega. I jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli, panie Leszku, sprawy ukraińskie. Otóż Ukraińcy bardzo dobrze opanowali jedną sztukę, na którą my się albo świadomie, albo z głupoty dajemy nabierać, żeby ich traktować jako naród i państwo specjalnej troski. Tak jak takie dzieci upośledzone umysłowo, lepiej się im nie sprzeciwiać, bo to nieładnie i nie wiadomo, co z tego wyniknie, prawda, więc lepiej nie. I oni się nauczyli tego, że i tak się przedstawiają na arenie międzynarodowej i obcinają od tego kupony. I my się dajemy na to nabierać. Że oni są nieszczęśliwi, że no, to
no trzeba z nami, jak nieszczęśliwy jesteś, to się powieście. No tak. Na czym, proszę Państwa, podstawowe takie, znaczy abecadło polityki. Jakie państwo jest silne? Takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Takie państwo jest silne. Jeśli jest odwrotnie, to takie państwo jest słabe. Dlatego wprawdzie w interesie polskim, państwowym, leży istnienie Ukrainy najlepiej skonfliktowanej z Rosją, ale nie mocarstwowej. Nie mocarstwowej. W interesie Polski leży istnienie Ukrainy takiej, której istnienie zależy od polskiej życzliwości i o tę życzliwość Ukraina nieustannie musiałaby zabiegać. To jest w polskim interesie państwowym, a nie wznoszenie kabotyńskich okrzyków na Majdanie. Po prostu.